elastyczne CV ma być przede wszystkim zwięzłe. Jedna strona jest wersją optymalną. Jeśli nie mieści nam się to na jednej stronie, przynajmniej starajmy się najważniejsze informacje na tej pierwszej stronie umieścić. Takie CV powinno być atrakcyjne wizualnie, ale również bez przesady. Ma być czytelne i przejrzyste dla osoby, do której trafia. Skuteczne CV musi być dostosowane do konkretnej oferty pracy. Każde CV powinno zawierać takie elementy jak dane osobowe, czyli nasze imię, nazwisko oraz dane kontaktowe, numer telefonu oraz e-mail. Dodatkowo powinno zawierać takie wiadomości jak nasze wykształcenie, doświadczenie zawodowe, nasze uprawnienia, dodatkowe umiejętności, jak również zainteresowania. Nie możemy zapomnieć o dodaniu klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Jedno CV dla każdego pracodawcy. Pamiętajmy, że każde CV musimy dostosować do konkretnej oferty pracy, wybierając te umiejętności i kwalifikacje, które zainteresują naszego przyszłego pracodawcę. Podawanie informacji nieprawdziwych. Musimy pamiętać o tym, że wszelkie informacje podane w CV zostaną zweryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Korzystanie z szablonów przy pisaniu CV. Pamiętajmy, że takie CV jako pierwsze ląduje w koszu. Niepotrzebne dane osobowe. Nie podajemy takich informacji jak stan cywilny, data urodzenia, obywatelstwo, wyznanie. Pamiętajmy również o zdjęciu. Jeśli zamieszczamy takie zdjęcie, wybierzmy jak najbardziej neutralne. Nie wybieramy zdjęcia na tle kominka czy nowego samochodu, zdjęcia paszportowego czy zdjęcia wyciętego z innego większego zdjęcia. Musimy pamiętać, że jeśli piszemy o swoim doświadczeniu czy wykształceniu, zaczynamy od ostatniego. Dla pracodawcy liczy się przede wszystkim to, co robiliśmy ostatnio, a nie to, co robiliśmy 15 lat temu. Pamiętajmy, że nie zamieszczamy informacji na temat wszystkich ukończonych szkół. Zamieszczamy tylko ostatnią szkołę lub inne, które dały nam konkretny zawód lub konkretne umiejętności. Zbyt ogólne zainteresowania. Jeśli podajemy nasze zainteresowania, spróbujmy je uszczegółowić. Nie piszmy muzyka, możemy na przykład napisać muzyka klasyczna. Nie piszmy książki, ale na przykład literatura sensacyjna. Brak klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Bez klauzuli pracodawca nie może nawet do nas zadzwonić. Drukowanie CV na papierze złej jakości, pobrudzonym lub wygniecionym. Dlatego pamiętajmy, nasze CV jest naszą wizytówką.